Ohio! Cześć. Linku z tartu! Tylko wszedło do gry, już mnie gdzieś wywaliło. Znowu jakiś event? Nie wiem. Ale z tego co nam radzili, to ogólnie eventy raczej robić poza odcinkami, raczej robić main questy. Że eventy się powtarzają i w ogóle się nie aż tak opyla, podobno. No. Nie wiem, po prostu znowu tutaj wrzuciło. Że po miejsce. Prostu nie opyla się robić eventów na niskim levelu. Tak ja to zrozumiałam. Mam nadzieję, że dobrze was zrozumiałam, czytając komentarze i wiadomości na Pawła i w ogóle. By the way, bardzo proszę, lepiej jakieś porady, uwagi i tak dalej zostawiajcie w komentarzach, a nie w wiadomościach na Pawła, bo ja bardzo chętnie z wami popiszę. Ale wiecie, statystyki! I później jest jakiś odcinek bez komentarzy. Dostałem nagrodę za start gry. Świetnie. 5 kryształów. O, nadal w party jesteśmy. To chyba dobrze, co? Dziwne, o, mam jakiś dialog? A, o eventach. No, czekam tu na ciebie. Nie chcę wbijać na eventy. I tak tutaj wylądujesz. Nie, bo kliknęłam don't. Don't? Było enter i don't enter. Ja chcę stąd wyjść. No to była. O, udało mi się. Czekaj, teraz mamy questa Head to Natural Cave. Gdzie to było? Ja już nic nie pamiętam. Ja wiem. Nie widzę żadnych strzałeczek. Czekaj, head to natural cave. Za mną! Gdzie jest? Jak ja cię nie widzę? No tu stoję. Gdzie? Gdzie ucieka? O, już cię widzę, no. Mam na odwrót ekran, na to wychodzi. Tutaj. Poczekaj, ekran przewracam. Tu jakoś dziko się przewraca. No, gdzie konkretnie? Drugie piętro. Okej. Chyba. Chyba. No a gdzie indziej możemy iść? Ja próbuję zacząć odcinek full professional i kończy się to na chyba. O, widzisz? Jest. Nie w tą stronę biegnę. O, widzę cię. Czemu ty tak śmiesznie wyglądasz teraz? Masz czapkę taką fajną. No bo dostałam ją za coś tam i noszę. Bo tu, zawsze coś tu, daje, nie? Tu. Ojeju, już. To wolna jesteś. Ła. Ła, zaklinowałem się na skalę. No, za wolna, kto cię wyprzedził? Chyba ty. Ja już jestem na miejscu. Tak, naprawdę? Tak. Naprawdę? Byłem szybszy o jeden skok. Nie, ja cię nie widzę na miejscu. Bo mam słabszy telefon. Nie musisz mnie dyskryminować. Ja jestem za wszystkimi graczami, którzy mają słabsze urządzenia. Koniec reżimu. Zobaczysz, jak będziesz oglądał odcinek, że nie byłeś ze mną na równi. Byłeś w tyle. Byłem pierwszy. Nieprawda. A teraz? A, to w tę stronę. Pierwszy. Tu dungeon jakiś. Mamy porozmawiać, czy zrobić dungeon? Dungeon czyli... trzeba zrobić. Head, a no faktycznie. Ty, ja może poczekam, może będę mogła dołączyć, bo jak na razie nie ma żadnej opcji, że to jest w party. Czekaj, bo ja wbijam dopiero co do dungeona. Klikałam chyba z 5 razy close, zanim mi się zamknęło, fajnie. O, już jestem. A przynajmniej ładowanie mi zniknęło. Jestem. No, cały czas mam tylko give it a try. Poczekaj.
Poczekam aż A teraz? poskipujesz i jak teraz nic nie dostanę, to... Dalej to samo, No to także... właśnie. To albo się oddzielnie robi, albo po prostu nie pokazuje, że to będzie robione w party. Tak czy siak, co u was słychać? Widzę, że seria jakoś nie powiększa się na razie niestety o grono widzów, a szkoda, szkoda. Ale bardzo się cieszę, że wszyscy, którzy oglądali od początku, jak na razie z tego co mi się wydaje, zostali przez każdy odcineczek. Też mi się tak wydaje. No. Gdzie jesteś? Dopiero dialogi robiłam. Chyba będziemy oddzielnie, bo ja nie widzę cię jak na razie na mapie. Ja już polazłem gdzieś tam dalej. A tak czy siak... Musimy się wziąć w garść. Wiesz czemu? Dlaczego? Bo za rzadko nagrywamy razem odcinki z tej serii. To nie moja wina. Ciężko pracuję. Chyba jednak nie miałam iść do tego teleportu, tylko iść dalej. Miałaś iść dalej? Gdzieś to poszło. Co złego, to nie ja, nie? Jakiś blazing pelty mamy zbierać. To nie z Blood Wolfów. Krwawe wilki. To jest to. Oni gonią mnie. Skończyłem questa. By the way, co u was słychać, bo u nas chyba nic nowego oprócz tego, że sąsiedzi uparcie dzień w dzień robią remonty. Niech pracują. Ja tam nie mam nic przeciwko, ale nie, no jest jeden problem. Jak nie masz nic przeciwko? Jest jeden tylko problem. Nie mogę za bardzo nagrywać kiedy chcę, mogę nagrywać tylko jak jest cisza. Poza tym, ja byłam pełna podziwu, że ty byłeś w stanie spać w ogóle przy tych hałasach. Normalnie. Chyba znowu nie tak poszłam. No nie, wróciłam się do tego samego miejsca. Nie! Ule, ja mam tutaj questa, że mam iść do zaznaczonego spota, a nie wiem, gdzie jest zaznaczony spot. Biegnij do przodu. Na przodu nic nie ma. Jest exit. Muszę przejść przez nią. Może tu? Exit. No to właśnie też tam pobiegłam i nic. Nie działa. I teraz krążę po mapie. A zabiłaś te wilgi? Ty, zabiłam, ale 6 na 15, a się nie respią. Bo one się nie respią, musisz iść do przodu. To jest kilka odnóg tej jaskini. No ale jak poszłam do przodu, to nic nie było. Musisz też być. Nie wiem, biegam po całej mapie, ale... O, no o, niby, o. Niby coś jest, ale tego przejścia tak jakby nie ma. Bo widzę, że po prawej fragmencik się pokazał. Nie wiem, czy ja ślepa... A tu jest chyba coś. Już mówię. A to na prawo było, a nie ten. A nie do przodu. Chodziło mi naprzód. Naprzód, a w prawo to dla mnie nie to samo. Ach. Albo mi się wydaje, albo te wilki po prawej stronie są mocniejsze. Wydaje ci się. Może, może, może skille mi nie tak idą. Gdzie ja jestem? Może wszystkie moby muszę wytłuc.
To jest spinia, mi się bardzo nie podoba. No masz mieć 15. Masz ich 15? Tak. I mam teraz kolejnego questa, którego nie mogę wykonać. A ja jak zwykle nakręciłam tak mapę i nie wiem, czy dobrze idę. O, jednak na szczęście dobrze. Trzeba wszystkie moby po prostu zabić w tej jaskini. I co, i teleportuje automatycznie, czy tak trzeba do teleportu? Okej. Okay. By the way, musimy zrobić jakiś odcinek, gdzie tylko i wyłącznie jakby staramy się zdobywać nowe skille i tak dalej. Wiesz, o co chodzi? Unboxing skilli. Że nie wiem, jeżeli macie jakieś fajne, szybkie sposoby na to, nie wiem, że na przykład robisz jakieś konkretne questy poboczne czy coś w tym desen, to dawajcie znać w komentarzach. Oczywiście ja też postaram się zrobić jakiś research na ten temat. I zrobimy, nie wiem, coś w stylu metody na szybkie zdobywanie, albo po prostu zdobywamy i otwieramy coś w ten desen, taki odcinek. No nie wiadomo, czy jest 5 sposobów, ale właśnie coś w ten desen, żeby stać się troszeczkę silniejszym, chociaż podejrzewam, że no też level jak u tutaj ma, gra dużą rolę. No ale jeżeli macie skille dwugwiazdkowe czy trzygwiazdkowe, to nie to samo jak używacie, nie wiem, pięciogwiazdkowych, tak? Tak. Także fajnie by było zdobyć trochę bardziej, więcej takich, które są, że tak to ujmę, w moim stylu gry. Bo te obecne, które są Kirito, no ja nie lubię takiego sposobu gry, nie lubię grać z bliska, bić z bliska i no nieprzyjemnie mi się przez to troszeczkę gra. No to weź sobie łuk. No właśnie problem w tym, że reszty skill jakie mam są bardzo, bardzo słabe, albo polegają na tym, że mam pełnomocnych, ale takich samych, w sensie jeden skill taki sam. Na przykład trzygwiazdkowy, czterogwiazdkowy i pięciogwiazdkowy. No i ten. I mam też na przykład, że heala daje, tak? No, ale co z resztą? Co z atakiem, nie? No tak. Przydałoby się coś na atak. Cały czas latam w kółko, nie tak? Nie mogę znaleźć reszty mobów. Musisz szukać moby. Szukam i chyba coś widzę, tak mi się wydaje. To chyba moby. Tak, 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 tak. Także tak jak mówię, potrzebuję coś lepszego, żeby fajnie, przyjemniej się grało. No i chciałabym usłyszeć od Jessica tutaj deklarację, żebyśmy wszyscy usłyszeli. Ty się zmobilizujesz, żeby zrobić tą serię w miarę stale na kanale, że nie wiem, na przykład będzie w poniedziałku, czy w sobotę, czy w tym desen? Nie mam czy nie da rady? Nie da rady. Czy w takim razie mam prowadzić jakieś odcinki bez ciebie, to będziesz nadrabiał? Czy mam na ciebie czekać, jak to zrobić? Bo na przykład teraz odcinka nie było 2 tygodnie, to już jest za dużo, zanim wrócę, to będzie 2,5 tygodnia. Rozumiem. No to jest za duża przerwa, jeżeli próbujesz prowadzić z czegoś serię, tak? Bo no, gdyby to były jakieś poradniki, to coś innego, ale jeżeli to nie są poradniki, tylko wiesz, takie let's play, no to jest za duża przerwa. Chciałbyś czekać, nie wiem, na let's play od PewDiePie'a 2,5 czy nawet 3 tygodnie na kolejny odcinek? Ci, co znają PewDiePie'a i wiedzą o Subnautice i Terrarii, wiedzą, o co chodzi. No ja nie wiem, o co chodzi, ale czekałbyś? Czekam nadal. Nie czekałbym. Czekam. Naprzód. No to może ja mam taki charakter, żebym nie czekała. Siu. Czemu tam w miejscu stoisz? Tak wyszło, że kliknęłam na gostkę. Zamiast na Sachi. Sachi. Co jest? No musisz ten, do monumentu iść, jest napisane. O tu.
Pogadaj z monumentem tu. Jaki monument? To jest monument. Teleport monument. No to z tym porozmawiałam. No to teraz idź do Sachi. No ale dalej mam activate the monument. No to musisz w niego kliknąć. To już... Wejść. Tylko się nie teleportuj. No i co mam niby zrobić? Już nic. No to zobacz, nie zmienia mi się. No idź z nią pogadać. Cześć, Sachi. Nie, już. Powinno się zmieniać. Go to Sachi. No to było napisane. Idź do Sachi po aktywowaniu monumentu. Było jasno napisane. No ale skąd miałam wiedzieć, że aktywowałam go, skoro nic się nie zadziało? Aktywowałaś go? Przecież tu non-stop są jakieś cutscenki, animacje i tak dalej, a nic się nie zadziało, po prostu się otworzył normalnie. No tak, no miałeś sobie respa zrobić. Utknąłem w kamieniu. Grotto pęk. Goń mnie, goń. Jak mam cię gonić, jak masz lepszy ten? Lepszy sprzęt. Nie zwalaj na sprzęt. A właśnie, nie sprawdziłam jednego. Na jakich ustawieniach graficznych ja gram? Ja na minimalnych, żeby nie przegrzewać tego urządzonka. Pierwszy! To są chyba maksymalne. Tak mi się wydaje. Byłaś zbyt wolna. No bo sprawdzałam ustawienia, dając ci fory. A nie, tu nie tłumacz się, sprawdzałam ustawienia. Kobieta chce być dobra, dać człowiekowi fory i widzicie, jak to się kończy? Ile można na ciebie czekać? Już, chwila. Powiem wam, że myślałam, że to są jakieś średnie ustawienia. Na początku grafika tutaj była dla mnie wow. Pograłam, potestowałam parę gierek i jest takie... to są wysokie, a nie średnie? Dla mnie są tutaj wysokie. Jest dobra grafika. Jest dobra, ale są gry z lepszą grafiką, także jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie popatrzeć, to jest cała playlista z gier mobilnych. Znajdziecie na pewno i w zakładce playlisty. I postaram się, jak nie zapomnę, w opisie dodać. Ja nadal jestem zdania, że nie grafika się liczy dzisiaj. No na pewno nie tylko, ale uważam, że troszeczkę ma wpływ. Zero wpływów. Według mnie troszeczkę ma, bo na przykład w Minecrafta nie chcę właśnie ze względu na grafikę grać. Kurde, tu mówię, czy będziesz miała odjazdowy komputer albo coś, to sobie tekstury będziesz pobierać. I shadery, i będziesz grać na RTX-ie. W Full HD. Będziesz się ściany oglądać. Widzisz? No cały czas biegnę do tego punkciku. To mam dla ciebie ciekawostkę, mogła się teleportować. Co? O nie! Po to są te teleporty. Zmarnowałam czas! Ale te skipy też marnują nasz czas. Nie uważasz? No to może być. Mniej więcej wiem, o co chodzi. Kili to coś mówi, teraz ona stoi obok, ten w kapturze śmieszek, ten też coś powie i idziemy płuc. I wszystko jest jasne. O, prezent dostałem. Gift. Stop kryształów. No. To już coś, chociaż z drugiej strony i tak nic w porównaniu. Ile byśmy potrzebowali, żeby zorganizować ten odcinek, o którym wspominałam? Oj tam.
Myślę, że 20... Idziesz ze mną do labiryntu? Do labiryntu? Musisz podejść tam w tamto miejsce, pogadać z gastkiem i będzie labirynt opcją. Jest labirynt, kliknąłem. Give it a try. Myślisz, że pojedziemy razem, czy znowu będziemy oddzielnie? Nie mam pojęcia. Się okaże. Tak czy siak, po tym labiryncie wydaje mi się, że to już będzie końcówka, bo już 20 minut nagrywamy. Wyobrażasz sobie, dla mnie to było jak 5 minut. Wyobrażam sobie, przy tej grze strasznie szybko czas leci. Co nie? Człowiek ma wrażenie, że minęło jakieś 5 minut, a tu nagle już 20. No ja jestem jeszcze. No ja też biję się. A. Resistance. Może jakieś te są. Ale lamersko straciłam chyba. Czemu nie jesteś ze mną w labiryncie? Chciałem, ale mnie nie wpuścili. Może zbyt niski jestem. Bo myślałam, że labirynty to już się robi razem. Nie ten labirynt, bo to labirynt fauna. Kurde, może wy będziecie wiedzieć w komentarzach mi napiszcie, jak odtargetować ten moba. Nie szlak trafia, jak mam 3 gniazda. Ale możesz po prostu pouciekać parę razy, robić nie, to mi chodzi bardziej, że mam 3 moby, które mnie gonią i jednego moba, który gdzieś tam wcześniej targetowałem. I jak używam skilla, on mi cały czas zasuwa do tego jednego moba. Dość irytujące. Mam wrażenie, że takiego problemu nie posiadam. Bo może ich nie lura. A próbowałeś robić na przykład switchy? Nie, ja luram mogę. Po prostu. Co prawda nie zawsze chcą za mną łazić, ale da się. Switchy. Próbuję zasymulować twoją sytuację, chociaż nie jest to tak proste, jakby myślała i znowu nakręciłam ekranem. Horror bad. No nie wyszła mi symulacja, więc nie wiem, spróbuję jeszcze później. O, level up. A już wiem, co było nie tak. Wiesz, że ja miałam na maksa przybliżoną postać? Nie dziwię się. Jak spojrzałem do ciebie, to faktycznie było dziko. Czemuś mi nie zwrócił uwagi? Myślałem, że tak lubisz. No nie bardzo. Znam osoby, które na przykład w Mosteyla tak grają. To mają na maksa przybliżone i prawie nic nie widać. Bo ja jak siadam z kimś porozmawiać i chcę ładny widok na moją postać, no to tak, ale... Ładny widok na postać? Tak. No. Postacie w tej grze takie doskonałe. No nie wiem, ja jak próbowałam próbowałam tego lurka robić, nie? No. I kliknęłam na drugiego i później zaczęłam uciekać, to jakby tego drugiego mi biło, a nie pierwszego. Nie pierwszego, może lagi po prostu ma. Może to jakiś bug po prostu. No kurde, kojarzysz, żebyś wcześniej coś takiego miał? O nie. Może się coś zbugowało po aktualizacji. O, będę klepać bossa. O, wbiłam level. Który masz? 36. Tak jak ja. No, bo ten, bo ja nie robiłam żadnych sidequestów, a wydaje mi się, że... No właśnie, wydaje mi się, że ty jakiegoś zrobiłeś jednego. Z dwa na początku gry. No. Na początku to niby nie taka duża różnica, nie? Ale jak gramy tylko i wyłącznie razem. Kurde, może chyba nie w tą stronę pójdę. Może nie powinniśmy skipować ten. Jak oni rozmawiają przed wejściem do pokoju bossa. Bo widziałem, że podpowiedź jakaś poleciała jak pokoju. To nie skipnę. Ale długie to jest. To będę starała się szybko klikać. Najwyżej mi przekażesz sposób.
A więc mamy dialog. Ale go tłuką. Nie, zmiana planu, jak coś. Tak? Nie czytaj. Okej, to skipuję. Nie jest aż taki trudny. Albo dobra. Faktycznie, to jest... Są trzy bossy. No to za późno poskipowałam. No i tam, chyba nic się nie stanie. Chyba. Nie wiem, ja sobie jakoś radzę. To jest prosty dość boss. Bossy. Zobaczymy, co powiesz, jak już dojdzie do ostatniego. Zazwyczaj ostatnio jest najtrudniejszy. Barana tylko ma. Tak. Jestem z ciebie taka dumna. O, cóż tu za potężny baran. Jak bardzo potężny. Asterius de Taurus King. Nawet miał podpis. Wow. No, może być przypałowo. Jazda! O kurde. O, czarówę do mnie. No, co jest? Ja mam jakiegoś stuna, czy co? No, miałam stuna. Siu, siu, siu! Słaby ten boss. Kiedy dostajesz powiadomienie, że ktoś coś dodał do swojej relacji na Facebooku podczas nagrywania odcinka? Jej! Świetnie, super! Nie przejmuj się. To pozdrawiam cię, Paulina. Moja imienniczko. Chociaż tak wątpię, że to ogląda. Może ogląda. No nie wiem, jak zapytała, czy robiłaś challenge, no to może jednak coś tam ogląda odnośnie moich odcinków. To robiłaś challenge. Nie, zapytała, czy ty zrobiłeś, bo ja cię nominowałam. A skoro wiedziała, że cię nominowałam, to musiała obejrzeć raczej, nie? Nie, no, jest to... Może po prostu plota poleciała. I ten zecik będzie challenge robić. No nie wiem, ale to nie jest aż tak wysoko w opisie, żeby wiesz, bez kliknięcia się dało. Pokonany! A ja się boję, że zawalę, bo mam resztkę HP. Tak, że masz resztkę HP. Uniki rób. No tak, tylko że ja miałam górne spiny, nie miałam jak robić tych uników. Co nagrodę za bossa? Dla mnie nie było, że jak się ten, kto zaskipował, dostaje nagrodę. Pytanie, czy tutaj też tak jest? Mito. No co jest? Mam jakieś poty? O, poty. Jedzmy poty. Ja nawet nie mam. Czuję się jak frajerka, ale mniejsza. Jestem dużo słabszy niż ty. Zobacz, ile ja się już w nim czasu klepię. Chyba już
muszę tam rzucić oko, takie skilki. Pewnie masz lepsze po prostu, bo... Albo broń po prostu mam lepsze. Wiesz, że nam się nie trafiało to samo. No wiem. Bo wiem, że na pewno masz jednego skilla tego samego, co ja. Ja sobie schowałem oko. Jeden z killów nie zawsze czyni grę. Ja i niego cały czas użyłem. Alina, czekam na trzeci piątka. A weź mnie nie denerwuj. Jestem na resztce HP. O, ma dopiero połowę zbitą. Nie wyrabiam. Czuję się jak jakiś nob, bo to już dawno skończyło się. Udali się. Zrobię to poza odcinkiem i to będzie na tyle. Mamy 32 minuty odcinka, to już bardzo dużo. Dobrze. Także wstyd na sam koniec, ale mam nadzieję, że miło się oglądało. Na pewno miło. Także trzymajcie się wszyscy, pa pa. Pa pa.